Halo, halo, dzień dobry. Dwa dni temu obchodziliśmy kolejną rocznicę Konstytucji 3 maja i chciałbym dzisiaj parę słów też powiedzieć na temat kawalerii, która broniła postanowień tej konstytucji, na temat kawalerii, która była swego rodzaju pomostem między dwoma chyba najsławniejszymi formacjami polskiej kawalerii, między kawalerią XVII-wieczną jeszcze, czyli pancernymi i husarią, słynną husarią, oraz tak zwanymi ułanami czasów napoleońskich, prawda? Bo w zasadzie te dwie formacje Polakom są najbardziej znane. Natomiast istniało jeszcze coś tak zwane pomiędzy, czyli taki swoisty pomost między tymi dwoma najsławniejszymi formacjami kawalerii. I chciałem też powiedzieć i troszeczkę wykazać, że w zasadzie taki niemożliwy był taki przeskok płynny pomiędzy feudalną w zasadzie jeszcze jazdą typu husarskiego czy towarzystwem pancernym, a po prostu przeskok do ułanów czasów napoleońskich, kiedy to już w zasadzie można nazwać armią czy kawalerią nowoczesną. Stanisław August Poniatowski, przejmując armię po Sasach, w zasadzie przejmuje armię widmo. Można śmiało powiedzieć, że nasza armia w tamtym czasie, w połowie XVIII wieku, jest jedną z najgorszych armii Europy. Najgorzej z kolei jest w kawalerii, tak w naszej jeszcze do niedawna sławnej i bitnej kawalerii. W 1767 roku na papierze mamy około 6 tysięcy kawalerzystów. Natomiast w rzeczywistości, po sprawdzeniu, kto dokładnie służy w polu, kto dokładnie nie służy, jest około 2300 kawalerzystów. Reszta kawalerii jest totalnie na papierze. Kwitnie zwyczaj sprzedajności urzędów, kwitnie zwyczaj taki, że po prostu w rejestr wpisuje się ludzi swoich znajomych, swoich kuzynów, swoje rodziny i często po prostu takie osoby biorą za to żołd. Rejestry w tamtym czasie naszej kawalerii są pełne dzieci, inwalidów, starców, którzy po prostu już się nie nadają do pełnienia służby. Mało tego, kwitnie też zwyczaj tak zwanych towarzyszy, tak zwanego, bym powiedział, zastępowania swoimi obowiązkami towarzyszy przez pocztowych, czyli po prostu dawania zastępców. Czyli taki szlachcic, towarzysz w jeździe narodowej, często nie pełni służby, tylko po prostu daje na swoje miejsce zastępcę. On z kolei pobiera za to pieniądze, często siedzi w domu, uprawia ziemię, prowadzi swoje jakieś gospodarstwo domowe, albo też często po prostu spędza życie na różnego rodzaju biesiadach i hulankach, wspominając dawną, wspaniałą przeszłość polskiej kawalerii. Natomiast jazda nasza w tamtym czasie jest niestety jedną z najgorszych armii, jest jedną z najgorszych kawalerii. Nie można jej w żadnym mierze porównać do kawalerii sąsiadów, do najlepszej kawalerii ówczesnego świata, kawalerii pruskiej. Kawaleria pruska w połowie XVIII wieku jest swego rodzaju szczytem i wzorem do naśladowania. Prusy są z kolei Mekką dla różnego rodzaju obserwatorów wojskowych. Często Prusy są po prostu odwiedzane przez Anglików, Francuzów czy inne nacje. I często są po prostu naśladowane, jeśli chodzi o wzory dla piechoty i też oczywiście jeśli chodzi o wzory dla kawalerii. Z kolei kawaleria austriacka, którą ja bym uplasował na drugim miejscu, jest chyba druga pod względem jakości w Europie. Czyli kawaleria pruska na pierwszym miejscu, kawaleria austriacka na drugim miejscu. Rosjanie gdzieś mniej więcej czwarte, piąte miejsce. Natomiast nasza kawaleria w tamtym czasie nie przedstawia żadnej wartości bojowej. Pomimo raz, że jest stosunkowo nieliczna, a dwa, że jej wartość, rzeczywista wartość bojowa jest w zasadzie znikoma. Kawaleria w ogóle się nie ćwiczy. Nie ma w ogóle mowy o jakichkolwiek ćwiczeniach. Nie ma jakiej mowy, nie ma też jakiejkolwiek mowy o nowoczesnych regulaminach dla armii. Czym się zajmuje to wojsko? Wojsko składa się przeważnie z pocztowych, przeważnie z samych chłopów albo z biednej po prostu szlachty. Często po prostu armia zajmuje się głównie dostarczaniem listów, tak zwaną pocztą królewską, egzekucją wyroków sądowych, czyli wiadomo, nasz aparat w tamtym czasie państwowy nie domagał i trzeba było po prostu te wyroki sądowe jakoś egzekwować. Nie było oczywiście policji w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, więc posługiwano się po prostu wojskiem.
Kolejną sprawą, kolejnym zadaniem dla naszej kawalerii to oczywiście też Straż Graniczna, czy pełnienie Straży Granicznej. I tutaj w zasadzie zadanie było jak najbardziej, bym powiedział, bojowe, ale dalekie od wyzwań nowoczesnej wojny. Kawaleria Narodowa głównie w tamtym czasie uganiała się za tak zwanymi hajdamakami, czyli odpowiednikiem wcześniejszych kozaków. To rodzaj takich bandytów, bym powiedział, kozackich, które organizowali się tam w takie oddziały kilkusetosobowe i najeżdżały na wschodnie kresy dawnej Rzeczypospolitej. Niestety kawaleria nasza w tamtym czasie nawet z tego zadania nie wywiązuje się zbyt dobrze. Kitowicz pisze, że hajdamacy przewyższali nas, jeśli chodzi o umiejętności walki bronią. I nawet po prostu kawaleria polska w tamtym czasie w walkach z hajdamakami ma problemy. Musi się często wspierać piechotą, żeby taki najazd hajdamaków starać się odeprzeć. Także, proszę Państwa, nie jest dobrze. Jest naprawdę bardzo źle. Kawaleria, bym powiedział, w tamtym czasie jest chyba w tamtym czasie najsłabszym ogniwem naszej armii, no nie najlepszej armii. W 1775 roku jednak, bym powiedział, dochodzi do reformy, dochodzi wreszcie do jakichś poważniejszych zmian. Likwiduje się starą husarię, likwiduje się towarzyszów pancernych, którzy w zasadzie oficjalnie po prostu powołuje się na ich miejsce tak zwane Brygady Kawalerii Narodowej. Co prawda husaria już od dawna nie występuje w takim, bym powiedział, wyglądzie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Dawne zbroje, hełmy dawno zanikają, już w latach 40. husaria nie używa tego rodzaju uzbrojenia ochronnego. Husaria w zasadzie występuje w zbrojach tylko i wyłącznie na pogrzebach. W tamtym czasie jest nazywana też tak zwanym wojskiem pogrzebowym. Jeżeli na przykład jakiś oficer, jakiś starszy rangą żołnierz umiera, to żeby przydać splendoru swojemu, bym powiedział, pogrzebowi, to często zatrudnia się takiego husarza, czy cały oddział husarii, który ma po prostu jakby stanowić taką oprawę wizualną takiego pogrzebu. Stąd często była w tamtym czasie określana właśnie mianem wojska pogrzebowego i stała się swego rodzaju troszeczkę takim, bym powiedział, pośmiewiskiem. Niestety. Co wprowadza ta reforma? No przede wszystkim Brygadę Kawalerii Narodowej to przede wszystkim troszeczkę inna już kawaleria. Wprowadza się wreszcie regularne umundurowanie. Co prawda były już próby w latach 40. XVIII wieku wprowadzenia mundurów i rzeczywiście część jakby chorągwi była umundurowana już w sposób regularny, natomiast bywało różnie z tymi mundurami. Część żołnierzy nadal ubierała się jakby po swojemu. No ale wreszcie w 1775 roku zapadają te decyzje i wreszcie tworzy się już nowoczesny mundur dla kawalerii narodowej. Mundury te okazują się bardzo, bym powiedział, udanymi, mówiąc wprost. Okazują się bardzo wygodne, okazują się uniformem, który nie przeszkadza pełnić służby w polu, nie przeszkadza jeździć konno, nie przeszkadza władać bronią. Zmieniają się oczywiście też nakrycia głowy, znikają kołpaki, znikają oczywiście szyszaki i misiurki, już dawno nieużywane, ale pojawia się nowa czapka, tak zwana konfederatka, babka dzisiejszej czapki rogatywki, bardzo często wykorzystywanej przy defiladach w Wojsku Polskim. Dla z kolei szeregowców pojawiają się tak zwane giwery, czyli taki rodzaj wysokiej czapki. Zmieniają się też na przykład fryzury, bo mogę Państwu powiedzieć, że bardzo popularne w tamtym czasie są też fryzury na wzór szwedzki, czyli długie włosy, albo różnego rodzaju też wojsko i kawaleria nasza nosi peruki. Znikają one, wojsko ma czas na podgolenie sobie główne obowiązkowo na wzór szlachecki. I na przykład z taką fryzurą występuje Towarzystwo Kawalerii Narodowej. Z kolei pocztowi mają obowiązek zapuszczenia włosów do odmiany i po obu stronach twarzy zaplatania warkoczy na wzór huzarów węgierskich. Kawaleria, wreszcie wprowadzone są też jednolite regulaminy. W 1785 roku zostaje wprowadzony wreszcie jednolity
regulamin szkoleń dla kawalerii. Wreszcie jest mowa o tym, jak w jaki sposób kawaleria ma się szkolić i w jaki sposób mają wyglądać w ogóle te szkolenia. Rozpoczynano od tak zwanej musztry pieszej, która miała nauczyć w ogóle wojsko dyscypliny, jakiejkolwiek dyscypliny, bo z tą dyscypliną było bardzo, bardzo słabo. Pieszo też uczono strzelać z karabinków. Pierwsze ćwiczenia konno odbywano w ogóle na makietach konia, drewnianych makietach konia. Pierwsze cięcia też za pomocą białej broni. Ćwiczono też właśnie z takiego drewnianego konia. Co ciekawe, regulamin mówi, żeby na przykład w celu wykonania silniejszego cięcia należał jeździć, po prostu musiał się podnieść w strzemionach i wykonać klasyczne cięcie. To w jakimś sensie też zapewniało duże bezpieczeństwo dla koni, bo w fazie, kiedy jeźdźcy byli najmniej doświadczeni, często po prostu powodowało to liczne kontuzje u koni. W zasadzie regulaminy są iście kopią regulaminów pruskich. W tamtym czasie mocno wzorujemy się na kawalerii pruskiej. To w zasadzie są, bym powiedział, albo kopie, albo takie, bym powiedział, już wolne tłumaczenia na polskie realia. Sytuacja się poprawia. Mogę powiedzieć, że już w latach właśnie 90. czy pod koniec lat 80. kawaleria już polska przedstawia dużo większą wartość bojową. Wielkie manewry w 1791 roku pod Gołębiem, Wrocławiem czy Mińskiem pokazują, że kawaleria narodowa, bym powiedział, poprawia swoją jakość. Co prawda nie jest ona sprawdzona już podczas wojny, prawda, kiedy wojsko rzeczywiście pokazuje, jaką ma realną wartość bojową. Natomiast te manewry pokazują, że jest duży postęp, jeśli chodzi o kawalerię, o naszą polską kawalerię. Niestety nie wszystko idzie do końca poprawnie. W przeddzień wojny o obronę Konstytucji 3 maja, wojny z Rosjanami, kawaleria jednak spotyka się z takimi problemami, które bardzo ciężko przezwyciężyć. To przede wszystkim kwestia niedozbrojenia. I to przede wszystkim też kwestia niedofinansowania naszej kawalerii. Ale na temat może niedozbrojenia i na temat uzbrojenia kawalerii narodowej, bo to bardzo ciekawy temat, powiem już może w kolejnym odcinku. Także dziękuję wszystkim ślicznie za uwagę, dziękuję za subskrypcję, pozdrawiam i do zobaczenia.